więc jest kolejny mistrz Unisportu walki MMA w grapplingu, Miłosz Staszkiewicz. Miłosz, pojedynek kontrolowany, było to widać, ale rywal nie gapa, nie dał się złapać w pierwszej rundzie tej techniki. Próba trójkąta, próba balachy. No właśnie, powiedz, okazał się być jednak godnym rywalem. Okazał się być godny, młody, silny chłop z Litwy. Nie z pierwszej łapanki, jak to pan redaktor zdążył zauważyć. Próbowała na początku się pokusić o to poddanie, taka była taktyka. Wszystkie moje wizualizacje w głowie dążyły jednak do tego poddania i żeby nie męczyć widzów długą walką, bo wiem, jestem świadomy, grapplik się lepiej trenuje niż ogląda, więc pozostał taki niedosyt. No i musiałem zacząć punktować, obalać, gdzieś tam przychodzić gardę, łapać boczną, żeby w oczach sędziów zaznaczyć tą swoją przewagę, jak nie drzwiami, to oknem. Nie drzwiami do oknem, powiedz, zawiedziony jesteś, że to jednak nie Krzysztof Kułak, bo taka walka byłaby medialna i w razie zwycięstwa naprawdę byś poszedł do góry, twoje notowania. No wiadomo, się nastawiałem cały czas na tą walkę gdzieś tam na takim innym pułapie. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, odpisałem dla organizatora, biorę co jest i walczę. No. Godne zastępstwo. Godne zastępstwo, ale też godny występ całego teamu Berserker Team Suwałki, bowiem dwa zwycięstwa. Karol Żołowski, znowu szybka robota, znowu knockout, wciąż niepokonany, wciąż ta pasmo zwycięstw przed czasem powiększa się. No, słuchaj, nie da się uniknąć. Kiedy zawodowstwo? Mamy 6-0, 6-0 TKO. KO. Myślę, że już mogę zdradzić, że zawodowstwo już za ponad miesiąc. Może zareklamuję trochę sąsiednią federację z regionu, Mazurska Gala MMA i przeciwnik też Karola, to będzie nazwisko znane, myślę, w branży MMA, będzie to Waluś. No nie gadaj, że Kamil Waluś powraca. Nie mówię. Dobra, także tutaj jeszcze oczywiście niedopowiedziane, ale wydaje się, że nie powraca. Między nami mam nadzieję, że nie wypaplałem za mocno, ale jest przymierzana ta walka, poszła tutaj pomyślnie, bez kontuzji. I no idziemy, jak już było pytanie o to zawodowstwo, no to już wypaliłem. Odpowiedziało się, już się nie odpowie. Z grubej rury, Miłosz. Natomiast ciebie zapytam, mistrzostwa Polski i brazylijskiego jiu-jitsu teraz na horyzoncie, czy krótki odpoczynek, skupienie się na tym, żeby zawodnicy i zawodniczki tutaj trenowali i osiągali sukces? Ja startuję już za tydzień, w następny weekend na 10, tak, w Mińsku Mazowieckim. Zapisałem się tak już z góry, ewentualnie jakby coś wypadło ze zdrowiem nie tak, no to bym zrezygnował, wiadomo, ale solidnie przepracowałem wakacje, legendarny obóz berserkerów. Nie w Starym Kaleńsku, tylko w Borowicach pod okiem trenera Piotra Bagińskiego. No i co, przygotowywałem się, przetrenowałem, trzeba teraz to wykorzystać. Nie po to się zarywa weekendy, tygodnie, poświęca wolny czas, żeby teraz przepierdzić to przed telewizorem, którego nie mam nawet, więc ile można tam siedzieć. I no nie jestem człowiekiem, który marnuje czas, się staram go jakoś efektywnie. Rok temu srebro na grapplerze. Rozumiem, że w tym roku celujesz na najwyższy stopień podium. Celuję, wiadomo, wysoko. Rok temu srebro, aczkolwiek już wyniki swoją drogą, ale chciałbym po prostu walczyć, rozwijać się. A jak to jeszcze zaznaczam, te 5 minut, myślę, że jeszcze przede mną. Nie chcę, patrzę w przód, te starty wszystkie traktuję jako doświadczenie po prostu. Pomimo, że zaraz będzie trójeczka z przodu, to patrzę w przód i po prostu nie zamierzam przestać trenować. Cenny prezent ślubny dzisiaj. Cenny prezent ślubny. No trochę minęło tygodni od tego twojego wesela. Minęło i chciałbym właśnie pozdrowić moją małżonkę, która bardzo chciała, ale nie mogła być tutaj dzisiaj ze mną. Paulina, kocham cię i po troszku to też twoja zasługa.